Hejka kochani! Hejka kochani! Dzisiaj jak widzicie nagrywam z Wikusią, bo ktoś tutaj został ze mną w domu. A dlaczego ze mną zostałeś w domu? Ja jestem chora. Bo jestem chora, no właśnie, troszeczkę się dzisiaj źle czułam rano, tak? Mhm. I Wikusia postanowiła zostać z mamą w domu, czekaj, bo tu masz rząsę jakąś. I tata went to work. I tata poszedł do pracy, tak? Mhm. A mama musiała z tobą zostać w domku, tak? Yeah. No dobrze, a my otworzymy paczkę niespodziankę dla Kacpra. Coś tutaj przyszło od cioci i od wujka. Od twojej ulubionej Rapunzel. Pamiętasz Rapunzel? Mhm. Remember, we went there and there was like my friend. No i tam masz przyjaciółkę, tak? Dzidziusia, malutkiego. No już nie takiego malutkiego. No ale dobra, nie przedłużając, otwieramy paczkę, bo tutaj łobuzy nam coś wysłali fajnego, więc otwieramy razem z Wikusią. Pokaż, czekaj, mama tutaj troszeczkę... Okej. Już się będzie wyciągać. Slide to the right, slide to the left. A kto się nie może doczekać, żeby już się Kacper pojawił u nas? Ja! Żeby brat się już pojawił, cieszysz się, że będziesz miała brata? Tak. No to dobrze. No dobra, zobaczymy, czy Wikusia będzie wiedziała, do czego te różne rzeczy służą. O rany, moje pierwsze skarby, tak jest opisane pudełeczko. Czekajcie. Dobra, to to możemy już odłożyć. Nothing. To tutaj odłóż, tak. There's nothing in here. Nie, nie ma nic. Zobaczcie. Moje pierwsze skarby. I tutaj można też napisać: skarby należą do. Fajne pudełko. Można zostawić to pudełko w ogóle. Nie, tego już w Wikusiu nie będziemy. Bo to zobacz, to się otwiera. Dobra. To co, patrzę coś w środku. O, zobacz! Serdeczne pozdrowienia od łobuzów. Prezent dla małego Bobaska. What's this one? No to są chyba, wiesz co? Pokaż. Jestem noworodkiem, po wielu miesiącach bycia w dwupaku. Cieszę się, że twoje maleństwo nareszcie przeszło na świat. Noworodek, dziecko do 28 dnia życia, to dziecko, które wymaga szczególnej opieki i troski ze strony rodziców, to na nim też często rodzice uczą się swojej roli. Mój pierwszy dzień w domu, tu można opisać, pamiętaj, żeby jak najszybciej wybrać pediatrę dla twojego malucha. Taką ściągę dla początkujących rodziców. Bardzo fajnie. No uwaga, Wikuś. Otwieramy ładnie, żeby nam się tutaj nic nie podarło. Break it! Our first are closing! Co to jest, Wikusia? No ale rozłóż to ładnie. Co to jest? Zaraz zobaczymy, czy Wikusia będzie wiedziała, co to jest. Co to jest, Nienia? It's a shirt! Nie, to są takie body, wiesz? Nie, pajacyk taki. Zobaczcie, jakie słodkie. Wait, is it like a pajama or something? No, to jest taka piżamka. I was right. No, miałaś rację, tak. It's a shirt. No, piżamka taka, tak? Yeah. Ze stópkami. Okay. A to co to jest, Wikusiu? Ręcznik? Ręcznik? No może być jako ręcznik, to jest taka pielucha tetrowa, wiesz? O, pielucha, I was right too. To połóż tutaj. Dobra. A tu mamy jeszcze jedną pieluchę, taką troszkę większą. Yeah, a little bit. Oh, it's wrong now. O, a co to jest to? A shirt. Co to jest? A shirt. It's a shirt. Też takie body, jak widzicie. Też na takie pierwsze miesiące. A tutaj... A to co to jest, Fika? Kalupsza. Kapelusz? Kapelusz. Czapeczka. Kaczepka. Dobra. What's next? No nie wiem, zobacz. Wow, this is a giant one. Co to jest? A to chodź, chodź, rozwiążemy come to. Come on, let's open it, let's open it, let's open it. Oops, czekaj, sorry, to możemy zamknąć, bo sorry. W środku już chyba nic nie ma. Zaraz sprawdzimy. A wiem, co to jest, Wikuś. What? No zaraz zobacz. O, co to jest, Wikule? A blanket. Taki rożek, w którym będzie można dzidziusia trzymać. Widzisz? Yeah. A później so może... Soft. No, bardzo milutkie. A później będzie można go przykrywać jako kołderkę, tak? Mm. Tak. Będziesz przytulała dzidziusia? Yeah. A ja specjalnie moją mamę wysyłałam, żeby kupiła nam taki rożek,
A tu zobacz, w prezencie żeśmy dostali taki piękny rożek. Aww, it's so cute. Śliczne. Bardzo dziękujemy cioci i wujkowi, tak, Wikuś? Za Kacpra dziękujemy, tak? Dziękuję! Tak, dziękujemy. Mua. I co? My się już teraz żegnamy. Pa! Pa! Ja oczywiście się zapytam łobuzów, gdzie to zamówili, bo to jest na pewno też bardzo fajny prezent. Może też coś takiego szukacie, więc postaram się wyciągnąć od nich, gdzie można coś takiego zamówić, albo poszukam może po firmie tych ubranek, gdzie no. takie coś można znaleźć. No a co, a teraz się już żegnamy, tak? Pa! Pa!